Naszą podróż ku cyfryzacji rozpoczęliśmy około 20 lat temu, ale trzeba zaakceptować fakt, że jeśli chodzi o radio, to długi, powolny proces. Ponieważ słuchacze posiadają zwykle dwa albo trzy odbiorniki radiowe, to mają swoje przyzwyczajenia związane ze słuchaniem radia. Nie są gotowi, aby porzucić te przyzwyczajenia i zakupić nowy sprzęt. Więc należy ich powoli i ostrożnie prowadzić, a tym, co może ich przekonać do tej technologii, są świetne nowe stacje radiowe nadawane tylko w taki sposób. Więc stworzyliśmy wiele takich audycji. Ja stworzyłam w oparciu o zarchiwizowane komedie, które są uwielbiane. Postanowiliśmy nie nadawać wiadomości. To był fantastyczny pomysł. Nie wszyscy chcą ich słuchać. Stworzyliśmy kanał sportowy, stworzyliśmy znakomitą stację muzyczną Six Music, otworzyliśmy stację azjatycką BBC Asian Network, dedykowaną młodym ludziom. Stworzyliśmy uwielbianą przez słuchaczy stację muzyczną Radio One Extra, która nadaje wyłącznie czarną muzykę. Jeśli nasi odbiorcy wiedzą, że mogą otrzymać te treści tylko w technologii cyfrowej, to zakupią kolejny odbiornik. W naszym kraju technologia DAB jest lepsza niż internet, ponieważ jest dostęp do sygnału. Większość audycji radiowych w Wielkiej Brytanii jest nadawanych na żywo i telefony nie są najlepsze do słuchania takich treści. Ponieważ są drogie, baterie szybko się rozładowują i bardzo często nie można połączyć się z siecią. Jeśli sygnał Wi-Fi jest mocny, to nie ma problemu, ale w Wielkiej Brytanii ta sieć nie jest dobrze rozbudowana. Sygnał DAB jest bardziej praktyczny i niezawodny. Świetną sprawą w tej konferencji jest to, że ludzie przyjechali się uczyć od siebie nawzajem. Nasza podróż trwała 20 lat, wiele się nauczyliśmy. Wiele osób, które uczestniczą w tej konferencji, reprezentuje rynki, które dopiero rozpoczynają cyfryzację. Mogą nauczyć się wiele od siebie nawzajem. Ostatecznie nie można przymuszać ludzi, aby przeszli na tę technologię. Musisz ich zachęcić do zmiany, oferując ciekawe treści.